Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie oczywiście w GTA 5 i pokażę Wam jedno z takich miejsc, w którym możecie się skryć przed znajomym. Właśnie musimy do niego pojechać, jest nim oczywiście lotnisko tym miejscem. Jest to miejsce naprawdę, jak to sama oglądałam w grze, naprawdę sprawiło to na mnie niezwykłe wrażenie. Nie na co dzień znajduje się jednak takie miejsca w grze, w tej grze akurat. Nie są one na co dzień, nie da się ich znaleźć. Naprawdę. Jest ono naprawdę nadzwyczajne, te miejsce. I właśnie jeszcze nam chwilka i dojedziemy, bo już jesteśmy bardzo blisko lotniska oczywiście. Sobie za chwilę dojedziemy. I oczywiście nie zapomnijcie zostawić oceny pod tym filmem i po prostu subskrypcji, jeżeli nie chcecie przegapić po prostu takich filmików jak ten. Bo będzie takich filmów jeszcze trochę, więc jeżeli nie chcecie ich przegapić, to subskrybujcie mój kanał i dajcie dzwoneczek. Dobra. Kurde. Mój samochód długo nie pożyje. No nie powiem, długo nie. Krótko raczej. My już sobie jedziemy do tego miejsca oczywiście. O, widzicie przede mną właśnie to miejsce. To jest ten budynek. Jeszcze przepraszam, że mój telefon robi bo po prostu znajomi piszą. To wiadomo jest, okej. I po schodkach będziemy musieli wejść. Już pokazuję, gdzie to jest. Jest tutaj, na dole mapy. Tu mamy mapę i jest na dole. Jest ona dokładnie tutaj. Dobrze, dlatego ja teraz schodzę. Wychodzę z auta i wchodzimy i pokazuję już, co tam jest takiego, że to jest takie spoko. Trzeba iść schodami do góry, oczywiście. Można wejść oczywiście na dach, to było już chyba wiadome, ale tego to chyba nikt się nie spodziewał. Oczywiście dalej nie wolno wejść, można przewrócić kosz od pani sprzątaczki, też można. I oczywiście wchodzimy do takiego miejsca, gdzie siedzi dwójka ludzi. Z nią pani i pan. Oczywiście po prawej możemy sobie kupić jakiś napój. I oczywiście jest zrobione. Oj, przepraszam, już wyłączę, bo jakiś gracz szaleje na serwerze. Już go wyłączam. Dobra. Okej. I oczywiście jest nim dach, możemy wejść po drabinie. Po prawej stronie oczywiście mamy morze. A po lewej mamy oczywiście całe lotnisko oraz widok na troszeczkę budynków. Po prostu uważam, że to miejsce jednak jest bardzo ciekawe do schronienia się przed znajomym, bo znajomy będzie Was szukał, a Wy po prostu najzwyczajniej w świecie zrobicie swoje i się schowacie. I jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie ocenę pod filmem, jeżeli nie, to też możecie zostawić oczywiście ocenę, bo jednak to pomaga. I zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i po prostu na razie, cześć!